Kompaktowym Samsungiem Galaxy Y S5360 producent celuje w rosnące potrzeby młodych posiadaczy smartfonów oraz osób, które mają ochotę rozpocząć swoją przygodę z tymi urządzeniami. Stąd też oznaczenie modelu literą Y Young. Jak to młode duchem urządzenie poradzi sobie na tle większych braci? Galaxy Y jest niewielki i lekki, waży tylko 97,5 g. Lekko zaokrąglona obudowa i charakterystyczny rozkład przycisków upodobniają telefon do wyższych modeli Samsunga. Żłobienie na tylnej pokrywie gwarantują pewny i komfortowy chwyt telefonu. Pod pokrywą znajdujemy gniazdo na kartę microSD, którą możemy o maksymalnie 32 GB powiększyć miejsce nadane w telefonie. W oczy rzuca się dotykowy, trzycalowy wyświetlacz o rozdzielczości QVGA 240x320 pikseli, wykonany w technologii TFT LCD. Generuje on wyraźny obraz o wyrazistych barwach. Samsung Galaxy Y może wyglądać niepozornie, ale podobnie jak duże smartfony, pracuje pod najnowszą wersją systemu Android 2.3 Gingerbread, co zapewnia mu dostęp do licznych aplikacji z Android Marketu. Ponieważ jest to smartfon nastawiony na młodych, aktywnych społecznościowo użytkowników, to szczególnie przydaje mu się specjalność Samsunga – aplikacja Social Hub. Integruje ona drogi komunikacji, ułatwiając korzystanie z portali społecznościowych, maili oraz SMS-ów. Szybkiemu komunikowaniu się sprzyja także praktyczna klawiatura ekranowa, którą łatwo dostosujemy do swoich potrzeb. Mamy tradycyjny układ telefoniczny, kuwerty oraz pismo ręczne. Wbudowana przeglądarka internetowa obsługuje technologię Flash, a procesor taktowany zegarem o częstotliwości 832 MHz zapewnia wystarczającą moc do komfortowego przeglądania internetu i uruchamiania aplikacji. Mały Samsung wykorzystuje pełne spektrum łączności, transmisję 3G w standardzie HDSPA, 7,2 megabitów na sekundę, Bluetooth oraz WLAN. Może też funkcjonować jako router WLAN i udostępniać połączenie innym urządzeniom. Galaxy Y posiada moduł GPS, z którego korzysta zainstalowana fabrycznie nawigacja osobista Navi Expert, dzięki której można przeglądać mapę Polski, lokalizować ciekawe miejsca i omijać korki na drogach. Aparat cyfrowy dysponuje matrycą o rozdzielczości 2 megapiksele, co wystarcza do wykonania zdjęć o bardzo przyzwoitej jakości. Posiada przy tym detekcję uśmiechu, kilka trybów scenerii, korektę jasności, regulację balansu bieli, samowyzwalacz oraz możliwość rejestrowania sekwencji wideo w rozdzielczości QVGA, także w trybie dostosowanym do wysyłania ich jako wiadomości MMS. Samsung Galaxy Y to intuicyjny w obsłudze smartfon o kompaktowych rozmiarach, który dzięki systemowi Android oferuje funkcjonalność porównywalną do jego większych braci. Polecamy go nie tylko młodym użytkownikom, ale wszystkim, którzy potrzebują praktycznego, niedużego i ekonomicznego urządzenia.